przetrwać głód. Darmowe jedzenie w kwietniu. Czy najemy się w kwietniu czymkolwiek? Oczywiście, ponieważ wystarczy wyjść na zadek i tu rośnie pełno takich fajnych, różnych roślinek. Niektóre jadalne, inne nie, aczkolwiek najeść się możemy. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci jak przeżyć. To uczciwe. Moi drodzy, kotki wierzby, jak najbardziej są one jadalne, a sama wierzba ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe i działa jak naturalna aspiryna, a w szczególności jej kora. A my tymczasem zjadamy sobie takiego bazia. Trafiliśmy na krainę pełną ślimaków i podagrycznika. Oczywiście ślimaczkowi damy spokój, który sobie prawdopodobnie wcina ten podagrycznik, a podagrycznik sobie zjemy. O tej porze jest to właściwie prawdziwy rarytas. Możemy z niego robić różne, na przykład pesto, możemy dodać go do naleśników i jest aromatycznie pachnący. Wystarczy go urwać i rozetrzeć sobie w dłoniach, żeby poczuć jak pięknie i aromatycznie pachnie. Ambrozje. Pokrzywa rośnie prawie wszędzie i chyba każdy ją zna, jednak nie każdy wie, że można ją w całości zjadać. Oczywiście przed spożyciem należy ją sparzyć, ponieważ jest, no niestety, ale parząca. Jednak bierzcie pod uwagę, że właściwości parzące pokrzywy o tej porze roku nie są wcale takie duże. Oczywiście nie zalecam zjadania na surowo, trzeba ją sparzyć i możecie z niego zrobić, właściwie z niej, praktycznie wszystko. Taką krewniaczką pokrzywy jest oczywiście jasnota purpurowa, a jej nazwa bierze się stąd, że ma purpurowe kwiatuszki. Górne listki też są nieco fioletowe, jednakże bierzcie pod uwagę, że zwykła pokrzywa także może być na wiosnę fioletowawa. W każdym razie jasnota purpurowa przede wszystkim jest wykorzystywana na herbatki. Jej susz wykorzystuje się na herbatki. Jednakże jeżeli taką jasnotę sobie wrzucicie do survivalowej zupki, to z całą pewnością nic wam nie będzie, ponieważ jasnota jest całkiem okej. Zaiste intrygujący smak. O tej porze roku oczywiście możemy wykorzystywać także przytulię. Oczywiście ma ona okółkowe liście po 6 albo 8, prostokątną łodygę i bardzo aromatycznie pachnie. Wystarczy ją rozetrzeć. Oczywiście na jesień można wykorzystywać jej nasiona jako substytut kawy. Jednakże wczesną wiosną można po prostu te łodygi sobie zrywać i po prostu sobie usmażyć albo wrzucić do survivalowej zupki. Przytulia jest bardzo fajna i moim zdaniem nieco smakuje ogórkami. Chociaż tutaj zdania są podzielone. Właśnie trafiliśmy na krainę szczypioru, dzikiego szczypioru i on jest bardzo smaczny, aromatyczny i troszeczkę inny niż taki szczypior domowy z cebuli. Ten jest bardziej taki czosnkowy. Oczywiście o zastosowaniach szczypiorku nie będę dużo mówił, bo wystarczy sobie go urwać i na surowo poskubać. Pamiętajcie o tym, że rzeczy zbierane w terenie należy wypłukać. Ja sobie wcześniej te rośliny, które wam pokazuję i zjadam, ja sobie po prostu je opłukałem wodą, więc ja ich nie jem takich po prostu brudnych, ponieważ takie mogą stanowić pewne zagrożenie. Tego gagatka nie polecam początkującym zbieraczom, ponieważ można go pomylić z innymi gagatkami z rodziny selerowatych. Oczywiście jest to trybula leśna. A jak odróżnić trybulę leśną od innego selerowatego, to pokazuję w innym nagraniu, także tutaj wam o tym długo nie opowiem. Mogę wam tylko teraz powiedzieć, że łodyga trybuli jest pusta w środku, a w dodatku jej zarys tej łodygi jest taki na kształt C lub D. A w dodatku trybula ładnie pachnie pietruszką, wystarczy sobie ją rozetrzeć w dłoniach i powąchać. Trybula też oczywiście nie ma żadnych plam, ponieważ to by wskazywało na innego selerowatego, aczkolwiek może mieć purpurowo-fioletowe przebarwienia.
Oczywiście o tej porze roku można także znaleźć mniszka lekarskiego, którego liście są jak najbardziej jadalne. Wystarczy je opłukać i sobie zjeść na surowo. Pamiętajcie jednak o tym, żeby nie wrzucać ich do wrzątku, bo po prostu jak większość roślin podobnych do sałaty, najprawdopodobniej zgorzknieją i będą po prostu niedobre. Zatem zjadamy mniszka na surowo. Jadalny jest także, właściwie cała roślina jest jadalna, gdy kwiat będzie, także będzie jadalny i korzeń jest jadalny. Także śmiało można sobie wcinać, szczególnie na surowo. A na przykład korzenia można zrobić sobie survivalową kawę. Taką ciekawostką są oczywiście pączki topoli, które są całkiem smaczne. Na myśl przychodzą mi smaki dzieciństwa, chociaż zupełnie nie wiem dlaczego. Ale jest naprawdę, naprawdę fajna, fajna, fajna. Oczywiście pierwsze listki zaczął wypuszczać także krwawnik, zatem można sobie go urwać i wrzucić, albo po prostu zjeść o tako, ponieważ jest całkiem smaczny. Ale pamiętajcie, z krwawnikiem, jak i z wrotyczem nie należy przesadzać. Wystarczy rozetrzeć ten krwawnik i powąchać. Piękny, aromatyczny smak, w którym zakochały się kury, które bardzo lubią sobie go skubać. Oczywiście, moi drodzy, wrotycz, i choć wrotyczu nie można jeść za dużo, ponieważ ma pewne właściwości trujące, to jednak jako przyprawa jak najbardziej się sprawdzi. Szczególnie, że ma piękny i ziołowy aromat. Wystarczy go rozetrzeć w dłoniach, żeby poczuć. Oczywiście niektórzy uważają, że wrotycz można pomylić z szalejem. Otóż jest to raczej niemożliwe. Szczególnie, że mamy tutaj na przykład stary baldach wrotyczu, który tym wrotyczem z całą pewnością jest. Oczywiście można znaleźć także liście poziomki. Przecież poziomka nie tylko jako owoc jest jadalna, ale także listki też są jadalne i mają fajny, poziomkowo-truskawkowy smak. Pamiętajcie jednak, że nie każdy liść z takimi trzema listkami to zawsze musi być poziomka, bo czasami może się okazać, że jest to jakiś rodzaj pięciornika, który także może mieć właśnie trzy listki. Ale jeżeli zasmakujecie taką roślinkę, to szybko się okaże, że ma po prostu truskawkowy smak. Oczywiście nie pięciornik, a poziomka, czyli to. Oczywiście taką ciekawostką jest też forsycja, której kwiaty są jakże jadalne. O tej porze, w kwietniu. Oczywiście ten materiał nie pokazuje wszystkich dzikich roślin jadalnych, jakie można znaleźć w kwietniu, a tylko te, które udało mi się znaleźć w terenie. I bierzcie pod uwagę, że owy materiał ma tylko wartość przeglądową i pokazuje, że tą roślinę można zjeść. Jednakże bierzcie pod uwagę, że nagrywam także dłuższe materiały, w których szczegółowo omawiam daną roślinę, ponieważ jadalność niektórych roślin jest czasami wątpliwa. Czasami trzeba się naprawdę nad tym głęboko zastanowić i doedukować, żeby być w 100% pewnym, że owa roślina nie ma wartości po prostu dla nas szkodliwych. Zatem, jeżeli interesujesz się spożywaniem dzikich roślin jadalnych, to przed spożyciem powinieneś zapoznać się ze szczegółowym materiałem, a nie tylko pchać do paszczy rzeczy, które mówi gościu na YouTubie. Także musicie brać na to poprawkę. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ będzie na nim pojawiało się więcej treści, a niektóre rośliny będę omawiał szczegółowo. Oczywiście mój kanał to nie tylko dzikie rośliny jadalne, ale także kwestie survivalu, prepperingu, bushcraftu, ale przede wszystkim także szczęścia. Zatem jeżeli interesuje Cię ta tematyka, no to kliknij suba, daj dzwoneczka i skomentuj, jeżeli Ci się spodobało. A jeżeli udostępnisz to nagranie, to już w ogóle będzie przecudownie. Także trzymajcie się, żyjcie w szczęściu i miejcie w nosie ludzi hejterów, a także ludzi, którzy mają kołka w czterech literach. Tutaj sami pozytywni ludzie. Trzymajcie się, hej!